Wspomniałeś Michała Materle, teraz będzie walczył, no nie teraz, no ale w Gdańsku, tak? Na majowej gali. W Ergo Arenie będzie walczył Michał. Co sądzisz, to nie będzie łatwa walka? No tak jak z tego, co zauważyliśmy, nie wiem, Scott Ascam? Tak. Scott, dobra, no dobrze się bije, jest mańkutem, jest bardzo ciężkim przeciwnikiem, tym bardziej, że on jest też bardzo wysoki. Trzyma wszystkich na dystans i trzeba bardzo do niego skracać, umieć w ogóle skrócić ten dystans, bicie jak Tyson. No łatwo nie będzie miał, no fajnie jakby wygrał, tak? Oby nadzieja, bo to może jakaś trylogia by się przydała, może te drabinka w naszej kategorii jakoś inaczej by się użyła, ale czy wygra? No zobaczymy, no może mi ciężko, ma też już swoje lata, tak? Scott jest bardzo młodym zawodnikiem, głodnym, cały czas rozwijającym się, widzimy, że cały czas siedzi w Stanach, zresztą Michał teraz też pojechał przygotować się do Stanów. No jestem bardzo ciekaw tej walki i oczywiście na żywo będę na pewno ją oglądał.